szczerze mówiąc, pierwszy trening, jaki w ogóle odbyłem w klubie. Ja tam poszedłem z bratem, tak? Poszedłem tylko i wyłącznie dlatego, bo chciałem grać w polu, tak? Ja zawsze nigdy nie stałem na bramce, czy na podwórku, czy to gdziekolwiek, tak? Nigdy nie stałem na bramce, w bramce. I akurat wtedy chyba nie było bramkarza na treningu, więc no bramkarz. Z dobrej woli stanąłem po raz pierwszy i tak jakoś poszło od tamtego momentu. Nie miał warunków fizycznych, ale był bardzo sprawny. I koordynacyjnie dobry, przyswajał ćwiczenia. Także jakby określić, no miał talent. Wcześniej tańczyłem. Wcześniej mam wysłała mi na lekcje, nie tyle lekcje, to po prostu może byłem w zespole pieśni i tańca Chodowiacy. No i tam jakoś, nie wiem, starałem się spełniać, choć nie do końca, wydaje mi się, było tak, jak sobie to wymarzyłem, tak? Ja poza tym no, chodziłem na jakieś wiesz, no, szkolne SKS-y, tak? Czy tam jakieś kółka sportowe, ale nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby iść na jakiś trening normalny, na piłkę czy coś tam. Ja mój brat trenował, więc wydawało mi się, że może ja będę robił coś innego, wiesz, fajnego i tak dalej. No ale mimo wszystko, no... Chyba brat mnie namówił bardziej, wydaje mi się. Wyprowadził na ten pierwszy trening. No był bardzo ambitnym, takim zadziornym, no i miał charakter, że nie bał się. Nie bał się, nawet jak przy interwencjach, to nie bał się przeciwników. Nie bał się piłki przede wszystkim, która zmierzała no, w jego kierunku. Jak pierwszy trener, on tak naprawdę otworzył mi, nie wiem, drogę do piłki, tak? Do jakiejś poważniejszej, właściwie do poważniejszych myśli o piłce, tak? Może tak bardziej. Zresztą on jako trener, jako osoba, która pomagała mi w życiu, wiesz co, w życiu jednak nie mogłem pozwolić sobie na wszystko. Ja pochodzę z rodziny, gdzie no, nie mieliśmy zbyt wiele środków, tak powiedzmy, no, było nas pięcioro, tak, plus dwójkę rodziców i no i było dosyć ciężko, więc nie mogłem pozwolić sobie, tak jak nie wiem, inni na wszystkie jakieś historie, tak? I ja przy okazji tego, że trenowałem, wiadomo, potrzebne były pieniądze na jakiś sprzęt, tak, no nie są takie wielkie, tak, no, ale mimo wszystko to był problem i tu właśnie trener wtedy, z tego co pamiętam, on mi bardzo pomagał. On znajdował sponsorów na jakieś wyjazdy zagraniczne, którzy przy okazji i wiesz, no, opłacali też mój wyjazd, bo to nie były tak, mówmy się, że to nie były tanie jakieś wyjazdy. Ja nie mogłem sobie pozwolić na ten wyjazd, bo po prostu nie miałem pieniędzy, tak? Że moi rodzice po prostu no, mogli przeznaczyć te pieniądze za coś innego, że powiem. No, wtedy trener stawał na sobie do zadania, za to jestem naprawdę bardzo wdzięczny, bo byłem w wielu ciekawych miejscach. Jako młody chłopak, tak? Jako 10, kilkunastolatek, tak? Byłem kilka razy w Danii, byłem w Holandii, byłem we Włoszech, tak? Więc jak to, no, jak na dziecko, to myślę, że widziałem dosyć sporo i to właśnie dzięki niemu. Dziękuję. Chciał grać w piłkę. Bardziej tutaj się skoncentrował na uprawianiu sportu. Nie tylko piłkę, bo jeszcze grał w koszykówkę w szkole u siebie. Także bardziej postawił na sport, tak bym powiedział. Nie oszukujmy się, Arturowi nieraz się pewnie zdarzyło. Ucieczka i wagary. No nie lubiłem, no to nie tyle nie lubiłem, co po prostu wiesz, no wydawało mi się wszystkie inne sprawy dużo ciekawsze niż szkoła, tak? Jak teraz z perspektywy czasu patrzę, no to chyba miałem rację. On nie uciekał po to, żeby się szlajać gdzieś tam po osiedlach, tylko po prostu, żeby przyjść na indywidualne zajęcia. I poświęcał temu naprawdę dużo czasu. Czasami trzeba było go gonić do tej pracy, bo przyjść na trening, a zrobić solidnie, to jest zupełnie coś innego. Ale tak jak mówię, Arturowi trzeba było jeździć po ambicji i wtedy osiągało się skutek. No wiadomo, wiesz, mi się wydaje, że nie wiem, że ja byłem na tyle głupim dzieckiem, że wydawało mi się, że naprawdę, że osiągnę jakiś sukces w piłce, wiesz, i dlatego chyba zupełnie nie przywiązywałem uwagi do tego, co robię, wiesz, poza tym, poza piłką i chyba dlatego też
Może wiesz, określenie głupim dzieckiem nie do końca pasuje do tego, bo jednak ja postanowiłem sobie, że będę grał w piłkę i chcę być w tym, wiesz, dobry, nie? Na pewno mama trochę była zła na niego. Myślę, że tata trochę mniej, bo jednak to dawny sportowiec, więc miał tą nutkę sportu, natomiast no, później musiał się Artur tłumaczyć przed mamą z tych wagarów. Jak wspomniałem, graliśmy na turniejach. Przyjeżdżał, nawet zapraszany był to do reprezentacji Polski Janek Pieszko do Siedlec tutaj na turnieje. Także go widział. Też rozmowy z nim i z Arturem wspólnie żeśmy rozmawiali podczas turnieju. I już w tym czasie było widać, że to zainteresowany jest trener reprezentacji Polski, wtedy prowadził ten rocznik, żeby go próbować ukierunkować gdzieś wyżej, do innego klubu, żeby się dalej zaczął rozwijać. No i tak się stało. Kontakt z Legią, no i dostał na testy do Legii powołanie, pojechał, no i sprawdził się nieźle. Wydaje mi się, że graliśmy sparing chyba z Legią. Nie wiem, czy to druga była, czy to był jakiś skład mieszany. Wtedy byłem na zgrupowaniu Legii, przepraszam, na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Bodajże do lat 17, 18 już nie pamiętam, trenera Pieszko. I chyba tam jakoś po raz pierwszy zaznaczyłem swoją obecność. Potem Legia zaproponowała mi wyjazd do Palermo, z tego co na Sycylię, tak? Był taki zlepek wszystkich piłkarzy, którzy mieli być, tak, czy byli na celowniku, tak, Legii Warszawa, i tam pojechaliśmy grać mecze, tak, graliśmy za AS Romą, z tego co pamiętam, graliśmy chyba ze Spartą Pragę, no tam całkiem nieźle poszło. Chyba dlatego wylądowałem w końcu w Legii, tak. No to wszyscy tutaj praktycznie w Siedlcach, prawda, kibicują Legii, nie? Ale czy marzył, znaczy na pewno marzył o tym, żeby zagrać, ale czy wierzył? Na pewno wierzył też, że to się spełni. No i się spełniło, fajnie. Fajnie, że przynajmniej ktoś od nas. Tak, wiesz, no ogólnie było tak, że na osiedlu, wiesz, no, były jakieś podziały wtedy Legia, Widzew i tak dalej. Wiesz, jeszcze wtedy Wisły tak na dobrą sprawę nie było. No i ja byłem kibicem Legii, tak. Na początku, wiesz, no takim bardzo luźnym, lightowym, tak. Poprzez właśnie to chyba, jak zacząłem rzeczywiście trochę... Pamiętam pewien moment, kiedy Widzew wygrał mistrzostwo na Legii. Słuchaliśmy tego w radiu. I to był chyba jakiś taki cios. I nie wiem, to jak cieszył się wtedy, pamiętam, na osiedlu. Każdy, kto kibicował Widzewowi, tak? Troszeczkę mnie to bolało i dlatego jak jeszcze nie wiem, od tamtego momentu jestem kibicem Legii, tak? Ja nigdy nie odczułem, żeby Artur miał inklinację do tego, żeby się nosić wyżej niż rzeczywiście. Choć ma do tego uprawnienia, jest z światowej klasy sportowcem, on mógłby pokazywać ludziom, z którymi obcuje, że osiągnął od nich więcej, ale tego nie robi. To naprawdę bardzo, bardzo bezpośredni chłopak. Naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, że to jest taki brat łata. Normalny gość, który przybije piątkę, który z każdym się przywita, powie cześć. W Siedlcach jest postrzegany jako bardzo swój, jako bardzo nasz. To jest nasz chłopak, stąd. Fajnie, wiesz. No podejrzewam, że wiesz, no w Siedlcach to są osoby, które mnie nie lubią. Chociażby poprzez to, że jestem w Siedlec, tak? No. On wyszedł właśnie z takiej młodzieży, która gdzieś tam na podwórku piłkę kopała. Poszlifowany został w naszych klubach sportowych, no i teraz jest gwiazdą, tylko że jakoś ta gwiazda nie świeci nad Siedlcami. Panie Arturze, zapraszam pana do Siedlec, bo miasto nasze właściwie cieszy się pana sukcesami, ale pan jakby się tak od nas troszkę izoluje. Dlaczego? Ja jestem w Siedlec, tak? Nie, no wydaje mi się, że mi to wystarczy, tak? Jeśli mam ochotę pojechać do Siedlec, to po prostu jadę, nie będę robił coś wbrew sobie, tak? Może nie tyle wbrew sobie, co... No wiesz co, no, ja nie jestem osobą, która lubi takie historie, tak? Nie wiem, to utożsamianie, bo jak najbardziej jestem w Siedlec, ale nie lubię historii, wiem, no, takie troszeczkę...
napinanie się, jeśli chodzi o takie historie. Zresztą nie wiem, czy prezydent chciałby, żebym był słowo na niego, czy nie bardzo, bardzo rozumiem. Dwie kadencje wcześniej prezydent miasta Siedlce wyróżnił pana Artura taką piękną statuetką, bardzo cenioną w naszym mieście, to jest tak zwana Aleksandria. No, pan Artur nie zgłosił się po nią, chyba wręczyliśmy jego tacie. No, jest to taki policzek trochę dla nas. Myślę, że świat jest tak mały, że to żaden problem dojechać do Siedlec. Zresztą nie miałem możliwości, no, nie mam taką pracę, że... Bardzo często mam mecze i jednak to był okres, kiedy grałem mecz, tak, i tak dalej. Mój tata pojechał odebrać tą nagrodę, więc nie wydaje mi się to jakimś wielkim problemem, tak? Przecież jest bardzo wiele. Ogólnie jest bardzo prestiżowa nagroda w Siedlcach, tak? I ja się bardzo z tego cieszyłem. Wydaje mi się, że chyba stałem na wysokości zadania, jeśli chodzi o odebranie tej nagrody, tak? Mój tata pojechał, wydaje mi się, że zaprezentował się całkiem nieźle i to powinno wystarczyć, wydaje mi się. Świąteczna oferta. Arco przyszedł do drugiej drużyny. Sprowadzaliśmy mnóstwo na różne pozycje młodych chłopaków i trafił, myślę, że na niezłych kolegów. Wtedy jeszcze trenerem bramkarzy nie był Krzysztof Dopchań. Bo przypuszczam, że jakby Krzysztof był wcześniej bramkarzem, to wymógłby na pierwszym to, żeby on wcześniej debiutował w lidze. Ale to. Dlatego oni Artur miał z trenerem Smudzą jakieś tam zgrzyty, z Jackiem, co akurat ci trenerzy w tym czasie byli w Legii. Nie wiem, czy nie przepadali ze mną, czy mieli ze mną problem. W każdym razie no, byli inni bramkarze, tak? Którzy w swoim czasie bronili. No, taka jest kolej rzeczy. Ja jestem młody i uczyłem się, tak? Więc... Nie był nigdy z tych takich pokornych, którzy tylko przytakują trenerom, nie? On miał swoje zdanie, on się potrafił też tam nieraz może, nie było to w jakiś sposób wulgarny czy nielegalny, ale potrafił też tam dość głośno wyrazić swoje zdanie, nie? Miał nawet też taką kiedyś tam, pamiętam, lekką ścinkę z Jackiem Zielińskim po jakimś sparingu. On wtedy bronił, Jacek jeszcze grał, był zawodnikiem i był tą opoką drużyny, najstarszym kapitanem, ale ten, mimo że był gówniarzem 19 czy tam 20-letnim, to potrafił też tam pokłócić się z nim trochę, nie? Teraz nie walczy swoje, no wydaje mi się, że nie, no to jest właściwie bardzo ważna cecha w życiu, tak? Bo wszystko, jeśli coś robisz, jeśli chcesz robić dobrze i chcesz rzeczywiście osiągnąć jakiś sukces w tym, co robisz, no to musisz mimo wszystko, wiesz, no trochę chciałem się rozpychać. No, ja go hamowałem trochę, ale nie będę opowiadał, bo się to nie nadaje do publikacji na antenie. Co Artur mówił w takim momencie, no. Czyli nie bał się? Nie bał się. No był pewny siebie, ja mówię, no był pewny swoich umiejętności, ale zostawmy to. Czyli bywało, że ruszył do trenera? Nie ruszył, ale bywały momenty, że był blisko. Trenerem bramkarzy był Jacek Kazimierski jeszcze, nie? Który był, jak mówię, Jacek miał jedno, Jacek nie miał do Artura zawsze jakieś tam pretensje odnośnie tuszy, nie? Że trochę jest, on mówi, pasztet na niego, tam to, ten się wkurzał zaraz, no i takie tam też były tam ścinki, nie, bo Artur miał tendencję do tycia, umówmy się, jak się nie pilnował, jak tam nie przestrzegał diety, no to tam od razu było widać u niego, szczególnie po jakaś przerwa była tygodniowa czy miesięczna, to jak Artur przyszedł, to od razu było widać, że trochę tej masy złapał, nie, trochę tam, no ale jakoś sobie dawał treningu później, no. To ja wiem, nie znam. Żyłem. Dobrze. Ja nie widzę z tym wielkiego problemu, wiesz, jeśli to dla mnie, jeśli ktoś by ważył, nie wiem, 500 kilogramów, tak, i byłby dobrym bramkarzem, to niech sobie waży tyle, tak. I właśnie ta ja
porozumieniu z trenerami u nas w klubie oraz z prezesem Dolkanu Ząbki, moim przyjacielem Jurkiem Szczęsnym, wsadziliśmy go na rok czasu do Dolkanu, jak awansował Dolkan po raz pierwszy do drugiej ligi. Po prostu, no bo u nas nie miał gdzie bronić. No, do pierwszej drużyny był jeszcze za młody, w rezerwach było go szkoda, bo grały w czwartej lidze. Także, że poszedł do Dolkanu i uważam, że to był bardzo dobry ruch. Że Artur się za nas tutaj, no to chyba zadecydował pan Lucjan Brychczyk.